na cmentarz, to ona głaszcze jego zdjęcie na pomoju. Przysięgam, głaszcze i mówi Stasieczku, jaki ty byłeś przystojny, no ja pierdolę. Tego, że głaszcze, to ja nie wiedziałam. Głaskała na ostatnich wszystkich świętach. A jak to się zachowywał, jak przychodziła ta pani do domu jako narzeczona? On w ogóle się nie wtrącał do rozmowy, to ona była taka sratatata, pierdatatata. No i wyszłam ze Sławka za mąż. Zamieszkaliśmy wszyscy czworowi w mieszkaniu, urodził się Dominiczek, urządziliśmy chrzciny. Wieczorem po przyjęciu położyłam się wcześniej z dzieckiem, a oni tam siedzieli jeszcze z gośćmi i Sławek ostatecznie spał w salonie. Nocą drzwi do mojego pokoju otwierają się. Myślałam, że to mąż. A tutaj ku mojemu przerażeniu wchodzi teść. Trochę wcięty jak to po chrzcinach, zdawionym w spodnia. I pakuję się do łóżka. I co? No i co? No co to opierdoliłam, bo poszedł sobie. Następnego dnia opowiedziałam o wszystkim Sławkowi. Bo się bałam, bo Sławek był straszny zazdrosny. Myślałam, cholera dał mu po mordzie, a atmosfera się popsuje w końcu, nic takiego się nie stało. Ja byłam pewna, że on się będzie z ojcem bił. No i co na to Sławek? A Sławek? Co ty powiesz, to niemożliwe. No więc mówię, przepraszam cię bardzo, chyba mi się to nie śniło. Zebrało się rodzinne konsylium. Sławek, matka, ojciec zamknęli się w pokoju, odbyła się narada, no i uradzili. Co? I co uradzono? Nic. To się rozpłynęło przy krym kierzniku. A Sławek następnego dnia mi powiedział, wiesz, bo ojciec jak sobie wypije, to mu głupoty przychodzą do głowy. A teść mi mówi, że jestem podobna do jego pierwszej miłości i chwalił się ciągle swoimi nowymi kochankami, że ta sąsiadka to jego kochanka. Myślałam sobie, cholera, przecież one wszystkie mają mężów. Wtedy jeszcze myślałam, że mąż i żona to świętość. No.